Siemanko, proszę Państwa. Powrót po kurwa tygodniu nienagrywania. Zapomniałem w ogóle, nie? A teraz jeszcze wychodzi w ten piątek, że tak powiem, Sekiro i będzie grane w Sekiro. I postanowiłem, że będę jednak nagrywał tak szybciutko z fabułą polecim. Nie będę z wszystkim z nimi tutaj gadał, ale tu wam coś pokażę. Możemy sobie usiąść w naszym wagonie. Kurwa, ta będzie teraz pierdoliła. Możemy sobie posłuchać muzyki. Jak znajdziecie piosenkę, to wbije achievement, padnie, nie? Jak to się kurwa tego szukało, dobra. No nieważne, tutaj można znaleźć piosenkę. Ja stąd wyjdę. I tutaj jest coś takiego fajnego jak przeglądanie sobie naszego dziennika, w którym jest na przykład załoga. I tutaj mamy opisane wszystko o naszych kurwa, że tak powiem, członkach drużyny. I to się zmienia w czasie rzeczywistym. Jak coś się wydarzy w grze, to tutaj to oczywiście się też zmieni. Ja to zrobię tak, że jak ktoś chce sobie to przeczytać, to sobie będzie pauzował. Cośmy czasu nie tracili. Czekajcie, ja nagrywam? Nagrywam, bo kurwa, czym się znowu nie pomylił i streama nie włączył. Kurwa, za wszystkich miałem pokazać, nie? Fajnie to widać oświetlenie, które z okna leci, nie? No i ogólnie w tym Dolby Atmos zajebiście słychać. Techem w pociągu siedział normalnie. Dobra. Szybko przelecimy, jak ktoś chce, to sobie kurwa pauzę zapierdali, że tak powiem. Dobra, mamy wszystko. Dziennik to nam tutaj mówi, co żeśmy zrobili, nie? Jest teraz wiosna, proszę Państwa. Właśnie, to tutaj jak ktoś by chciał sobie przypomnieć, co tu się wydarzyło, to też może sobie przeczytać. Nie wiem, czy za szybko nie poleciałem, ale kurwa. To po prostu on tutaj opisał wszystkie nasze przygody, które się wydarzyły w tym... w Wołdze. Ja jak grałem pierwszy raz, to oczywiście wszystko czytałem dokładnie od deski do deski. Chyba. Tak mi się wydaje. Bo tak, no przesadzili, nie? Przesadzili, ale to jest czytania. Dobra, ale to akurat wiadomo. Okej. Okay. No to wychodzimy i tutaj jeszcze nam... Dobra, niestety nie chcę się z tobą gadać, bo czas, wiesz o co chodzi. Nie, to tak nie wygląda, jak to wygląda na telewizorni. Okej. Ale tutaj, patrzcie, jak w ogóle, pamiętacie, jak zajebałem ten wagon, nie? Jak żeśmy ten wagon podpierdolili, to on był cały w jakimś gruzie zajebany, w ogóle nie do użycia. Dopalmy sobie wszystkiego. Все под рукой, и места свободного полно. Большая часть того, что вы с ребятами на заданиях нашли, а я у вас отобрал. На оборудование мы... Окей, powiedzmy, że wszystko, co mnie interesuje, mam, ale ja bym sobie jeszcze naprawił bronię. Wszystko jest naprawione, także jest okej. Tutaj możemy z tym kolesiem sobie wyjść. 86, 5 lat miałem, czaisz? Tu możemy sobie wyjść z naszym ziomeczkiem na fajeczkę. Z Krystem. Patrzcie, możemy sobie zajarać. I możemy sobie normalnie buszka brać. Kurwa, ale z gazety to sobie nie wyobrażam jarać fajkę. Aż dusi, no się nie dziwię. Ciekawe, co oni jeszcze jarają. Chyba herbatę jakoś. Dobra, to ja sobie też zajaram, skoro on jara. Ja właśnie mogę sobie tutaj pociągnąć. Ale za to chyba achievementa nie ma, z tego co pamiętam, za to nic nie dostałem. Орел? A сейчас грудь колесо обходит. Хвастается, как есть пацан. Но боевой. No, Także, tak jak mówiłem, po jakichś ważnych wydarzeniach przychodzi taki
powiedzmy, bo to można spędzić nawet do 40 minut, nie? Do godziny, jak wszystko to słuchamy, co oni nam tutaj gadają. Wszystkie te poboczne te robimy. Oglądamy sobie na przykład piękne, kurwa, krajobrazy, jakie przemieszczamy po Rosji, naszej mateczce, znaczy nie naszej, ale wiecie o co, kaman. Także coś pięknego i to jest taki jakby, że tak powiem, taki wyciszacz. I za chwilę pewnie wpadniemy w dalszy, kurwa, ciąg wydarzeń. Pamiętacie, jak gitarę przyniosłem? Są dwie gitary, bo ciekawi mnie właśnie, gdyby mu nie przyniósł, czy by była możliwość zagrania. Jak, Artyom? Trichniom, starynaj. Bieri gitaro. Bieri gitaro. No dobra, mam gitarę, dobra, zagraj. Zajebista muzyczka, nie? On w ogóle gra? No jak? Kolej transsyberyjska, dobra. No już zakończymy te granie. I lecimy dalej, bo to trzeba jechać do tego wojskowego, rządowego bunkra, o którym tam usłyszeliśmy. A, tu będzie picie. Dobra, napijmy się. Tutaj mi się gra drugi raz zawiesiła, tak sama z siebie, nie? Ale teraz już pewnie był jakiś patch. No, tu długa historia. Харе кокетничать, рассказывай. Ну, в общем, сижу на балке, смотрю, как Артём там возится. Ну ты трепло. Артём, считай, всю работу сделал. Ну, это понятно. Но врать всё равно не мешай. Сами за мой броник спросили. Ладно, дальше давай. Ну, в общем, я вижу, что Артём дверь уже подошёл. Ну и думаю, надо спускаться уже. Я вниз, а оно держит. Что оно? А я знаю, темно, никого нет. А прямо пошевелиться не могу. А мостовики эти ещё про царское что-то там трепали. В общем, думаю, дело пахнет керосином. И чё? Ну чё, карабин отстегнул и как рванул? Там как раз халабуда это была... Тогда ещё хоба не еду навык пришпешить, я там уши попросту присылать. А царь этот что? Ну, здоровый такой! Страшный! Напийме ся, напийме ся. Вот там торчал такой ржавый, вот я за него спиной броника. Хорошо, что у тебя, князь, как это, гоняло есть уже. Dobra, i sprawdzę, czy jak stąd wyjdę. Czy w ogóle dam radę stąd wyjść? Prysznic nawet mają, ty. Kurwa, zajebisty ten pociąg. Fajny klimat tam musi być. Żarcie, świeże mięsko. Proszę państwa. Rybki, kurwa, są ubezpieczeni, że tak powiem. Wiosna wybiła. A, dobra, patrzcie, jak to pięknie wygląda. Tylko zauważyłem, ja nie wiem, czy na nagraniu, czy na streamie o tym mówiłem, że jak będziemy się patrzyli, to się będzie zapętlało, nie? Będziemy jechali tak jakby w kółko. Po paru minutach chyba się zapętla. Dobra, właśnie, po chuj, ja tam idę na dół. Dobra, ja się muszę iść odlać, a to przy okazji... To niech nam nagrywa, że tak powiem. No. Wy sobie posłuchajcie JZW. Słuchaj. Udało się związać się z Kowczegiem. Dziękuję, TTS-nik deszyfrator podключил. Kowczeg, Kowczeg, ответьте. Прием. Это Kowczeg. Назовите себя. Прием. Связи полковник Святослав Мельников, командир отряда специального назначения. Мы приняли ваш сигнал и направляемся к вам. Как слышите? Прием! Да, да! Слышу вас хорошо! С кем я говорю? Как к вам обращаться? Зам на связи, майор Иванов. Минутку. Да, да, все понимаю, товарищ майор. Проверка нужна.
Отлично, полковник Мельников. Отлично. И да, простите за недоверие, но ситуация, как вы сами понимаете, очень серьезная. Враг не дремлет. Понимаю, товарищ майор, поэтому прошу, передайте руководству, что мои бойцы верны присяге и готовы встать в строй, как только мы прибудем в расположение. Прием. Благодарю за хорошие новости. Сколько у вас людей, полковник? Отделение прекрасно подготовленных бойцов спецназа. Отделение? Так. Вас понял. Ну что ж, это отлично, отлично. Да, нас немного, но мы везем донесение особой важности. Мы направляемся к вам из района К6 Альфа. Есть ли данные о силах противника у нас на пути? Прием. А, минуточку, проверю. К6 Альфа, говорите. Да, товарищ полковник, в этом районе противника не обнаружено. К сожалению, нам нужно заканчивать сеанс. Мы вас очень ждем. Я немедленно доложу наверх и уверен, что вас примет сам министр обороны. Это огромная честь. Благодарю. Если можно, пару слов. Как у вас там обстановка, майор, а? Товарищ полковник, это же секретная информация. Но по-человечески я вас понимаю. У нас все в порядке. Не волнуйтесь. И до встречи на ковчеге. Конец связи. Служу народу. Конец связи. Ну что, Фома неверующий, убедился? У меня до сих пор руки трясутся от нервов. А подумать только, сам министр. Артем, кстати, можешь на карту глянуть. Dobra, tu zrobiłem cięcie, bo mnie z 5 minut nie było. Z tego co ja pamiętam, to tutaj... Nie wiem, do książki usiąść? Oni chyba gadali właśnie z tym tym... z tamtymi kolesiami w tym bunkrze. Jak widzisz, my naprawiamy się prямо w Yamantau. Katerina i Krest mówią, że... No, kompleks Yamantau. Powiedzło nam, tam było mnogo priorytetnych celów. Так что можем надеяться на спокойное плавание до самого порта. По расстоянию вроде и недалеко. Чекайте, как еще вытягивал мою мапу? Не могу. Ты, тыдень не играем и запоминам, не? Так что ползти, наверное, будем долго. Ну, Ермак. Добра. Мы подъезжаем к цели нашего долгого путешествия. Правительственному бункеру Ямантау. Прямая связь с ним окончательно испарила обиду Мельника на меня за то, что я разрушил прежнюю жизнь. А, с министром обороны, но, вот там было что-то, что он мечтал, значит, он, курва, сори, вруч. Он с министром обороны разговаривал, прошу państwa. Ребята же не разделяют его восторга и задают непростые вопросы. Где базы оккупантов? Кто мешает правительству поднимать страну с колен? Что тут творилось все эти 20 лет? Мельник уверен, всему найдется объяснение. Его простят. Будем могли вручить до метра. Чаишь? Вон все поедут домой. В метро. Курва, jak po angielsku... Nie, po angielsku jak było to włączone, to i tak na mapie było po radziecku, także... Tu się akurat nic nie zmieniło. Patrzcie, jak to kurwa wygląda. Nasza piękna wiosna. Drezina, co u was wpierdzi? Prijom. Kругом się zaproszono, no pójdź w normie. Prijom. Aha, wiem. Pamiętam, Dobro. Pamiętam. Nie rozganiajcie się tam osoby i za radiacją śledzicie. Prijom. Jest. Kurwa, jak niebo wygląda. Do sich pór nie wierzyc. My ведь dobrались, понимаете? Tu było gdzieś blisko pierdolnięcia. Не месяц, 20 лет, целую жизнь, и она была не напрасна. Теперь я точно знаю,
Мама, а мы что здесь теперь жить будем? Не знаю, а что? Там не дограло текстур. O, teraz, teraz coś pięknego. Wkurwia mnie to, ty. Jak pierwszy raz grałem, to tak nie było. Nie wiem, czy to jest przez to, że... Ale nie, no co to ma do rzeczy, że ja na kompa streamuję. Dobra, maski. Czołg, czołg. Ты ведь сюда столько попасть мечтала, как правительству докладывать так без меня? Дочь я тебе или не дочь? Ладно, давай с нами, а то всю плешь проешь. Kurwa, chciałem sobie to pozwiedzać, ale... Irma, stop машина! Stop машина. O, jest nasza drezyna, bo ona jest zawsze z przodu, na takich jakby czatach. I teraz, proszę państwa... Jesteśmy w terenie, gdzie bombki pierdolnęły chyba, bo tu jest troszeczkę bardziej to jest to zniszczone niż na przykład Moskwa. Dobra, Anka, chodź. Chodź, kochanie. Stepan остается za starszego. Все ясно. Так точно, товарищ полковник. Отлично. Поехали. Пенький дверь, пенький дверь. Это точно. Добра, Аню, едем, что? Интересно, сколько километров? О, курва, но, оле, что мешало ебнуть. Да и так, в общем, неплохо получилось. Ależ to musiało jebnąć. Patrzcie na ten krater. Ale z czołg... Kurwa, no dobra, niech będzie. Może nie rozwaliło żelaza. Dobra. Zbliżamy się. Patrzcie, już są te bunkrowe, kurwa, takie dla elit. Prodigy Firestarter, świętej pamięci. Kejcik. Podobnych nagrywał. Видишь, прав был Артём. Со всей страны народ ехал. Да, со всей страны. Только из Москвы никого не было. Ну а будто так, как бы так. Сколько времени зря потеряли. Пункт контрольный, курва. Ничего, теперь наверстаем. Фарантанна, чи... Патче, люди тут приезжали. Родинами. Какая дрезинка файна. Duży krest, krest, dobrze, dobrze, coś tam powiedziałeś, popaczku. Да нету там никого внутри. Может, поехали обратно? Смотрите. Dobra, czyli ktoś nas obserwuje, ktoś się patrzy, proszę państwa. Полковник Мельников прибыл для доклада министру обороны. Полковник. А где ваши люди, полковник? Остались на поезде. Снаружи опасно. Свяжитесь с ними, пусть загонят поезд в главный шлюз на дезактивацию. И добро пожаловать в ковчег, полковник. Арка. Проходите по туннелю и спускайтесь на лифте. Внизу вас встретят. Ну вот, нас ждут. Jak pierwszy raz grałem, to wydawało mi się to podejrzane, nie? Takie nie wiem, takie miałem przeczucie, że to jest coś nie tak, coś podejrzanego tu jest. No dokładnie, dlaczego to jest... Coś tu jest nie tak. Coś tu jest nie tak. Przetłumacz to. Czasami tłumaczy te napisy na ścianie. Znak, witamy, dobra, jest. Przetłumaczył, witamy. Kurwa, odsuń się, bo ja chcę sprawdzić, czy coś tu jest. Jest.
принесу. Добра. Nie ma nic do podniesienia? Nie ma jeszcze jakieś stare rubiny. Okej, okay. Ja zatrzymam w tym miejscu, bo teraz będzie akcja. Teraz będzie akcja, będą chyba wstawki i żeby nam za dużo nie wyszło, następny wypierdalej, ziomek. Żeby nam za dużo nie wyszło, to ja zrobię tak o. Szybki zapis. Z2 w następnym odcinku.